Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o rynku złotego, dokładniej o euro złotym i trzech interwencjach, jakie zostały przeprowadzone przez NBP, czyli Narodowy Bank Polski, na rynku właśnie złotego, gdzie te interwencje są przeprowadzane w celu osłabienia złotówki. Czyli ogólnie euro do złotego. Wtedy kurs rośnie. Pierwsza interwencja była w piątek 18 grudnia i zauważcie, mamy tutaj wzrost, który został później od razu momentalnie stłumiony do połowy. Druga interwencja została przeprowadzona wczoraj, czyli 29 grudnia. I zauważcie, jest to podobny zasięg wzrostu na euro złotym. I w końcu trzecia interwencja została przeprowadzona 30 grudnia. Znów podobny zasięg. Te zasięgi są w okolicach 8-9 groszy. Zauważcie też, jak technicznie tutaj wyglądają te interwencje. Idealnie tutaj rynek jest rozgrywany według największej korekty, czyli overbalansu. Po prostu w tym swingu wzrostowym mamy największą korektę od szczytu na krawędzi. Rynek od razu reaguje. I nie jest to pierwszy przypadek overbalansu. Jest tych przypadków o wiele więcej. Ponieważ jeśli tutaj sprawdzimy największą korektę, czyli w tym swingu wzrostowym od tego dołka aż do samego szczytu, no to zauważcie, że ta korekta powtórzyła się. Praktycznie tutaj już mieliśmy bliski poziom do krawędzi. Niewiele brakowało. Także można powiedzieć, że już pierwszy raz był przykład, kiedy overbalans zadziałał. Drugi raz krawędź i zauważcie, tutaj mamy trochę większą już tą korektę, czyli zwiększamy zasięg i aktualnie należałoby czekać, usuńmy te poprzednie, należałoby czekać mniej więcej na poziom 4,55,00. Skoro interwencje mają zasięg max 9 groszy, no to z 4,55 tego zasięgu będzie na ruch do 4,64. Teraz oddalmy ten wykres do interwału dziennego i zauważcie, 4,64 to w sumie wybicie tego wierzchołka, czyli najwyższego punktu od 10 lat. Wyjście powyżej tych wierzchołków. 4,64. Teraz zastanówcie się, czemu NBP chce osłabić złotego. Dlaczego im tak zależy na tym, żeby złotówka straciła do innych walut. I tutaj od razu nasuwają się dwie możliwości. Pierwsza to taka, że chcą wysoko wycenić posiadane inne waluty niż złoty, czyli euro, funty, dolary i ewentualny zysk przetransferować do skarbu państwa. Drugim powodem może być to, że w styczniu spodziewają się, że będą wymieniali przyznane euro według unijnego budżetu. Także chcą to zrobić na odpowiednio wysokim poziomie. A teraz zastanówmy się, jak takie majstrowanie przy kursie złotówki może wpłynąć w perspektywie dłuższej, na przykład 2-3 lat, na kurs, na ogólnie cenę. Według mnie może być tutaj bardzo ciekawa sytuacja, i
taka trochę niebezpieczna, jeśli dolar przestanie osłabiać się, gwałtownie umocni się. Indeksy natomiast amerykańskie nie będą robiły nowych all-time high, tylko nadejdzie mocny krach, spadną o 30%. No to co będzie wtedy z rynkiem eurozłotego? Według mnie przy takim majstrowaniu możemy znaleźć się nawet powyżej 6,00 na eurozłoty w perspektywie 2-3 lat. 2-3 lata. Bez interwencji kurs eurozłotego byłby teraz na poziomie mniej więcej 4,38. Wystarczy sprawdzić, ile wynosi kurs euro do dolara. Wynosi już prawie 1,2300. Kolejna kwestia to inflacja, która mimo że stopy procentowe dla złotówki są w pobliżu właśnie 0,5%, no to inflacja jest na poziomie okolicach 4%. Czyli faktyczna, realna stopa procentowa wynosi w okolicach minus 3,5%. Przenieśmy się teraz na chwilę na sam indeks dolarowy. I tutaj na indeksie dolarowym za ostatnie 20 lat mamy wykres. I zauważcie, do jakiego poziomu teraz zeszliśmy aktualnie. Czy Wam to czegoś nie przypomina? Te korekty w tym swingu wzrostowym mają już ten sam zasięg. Dochodzimy do krawędzi właśnie tej największej korekty w tym ruchu wzrostowym. Także obecnie zbliżamy się do bardzo ważnych poziomów. I można powiedzieć, że już jesteśmy na tych poziomach. Decyzje podjęte na każdej parze walutowej związanej z dolarem aktualnie będą miały długofalowe skutki. Na sam koniec przejdźmy jeszcze do wykresu euro-dolara, euro-USD na wykresie miesięcznym, czyli monthly. Mamy poziomy bliskie 1,2300 i zauważcie, że te poziomy tutaj już historycznie reagowały. Także po tych 2 latach takiej powolnej, ale jednak konsolidacji, mamy szybkie wyjście w górę w 2020. I teraz pytanie bardzo ważne, czy to wyjście będzie kontynuowane bez żadnych trudności z przejściem poziomu 1,2300? To jest pytanie na nowy 2021 rok. I teraz chciałbym życzyć wszystkim traderom jak najlepszych wyników w nowym 2021 roku. Przede wszystkim dużej zmienności, ponieważ to jest bardzo ważne na rynkach finansowych i ogólnie w spekulacji. Bez zmienności nie ma możliwości w ogóle zysku. Także tylko i wyłącznie zmienność jest tutaj potrzebna spekulantom. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.